Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Widzew. Ja jako były widzewiak zachęcam was wszystkich do słuchania tego radia. Pozdrawiam ze słonecznej Brandenburgii w Niemczech. Artur Wichniarek. Partnerem audycji jest dom ubezpieczeniowy Kom.pl. Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe czy bezgotówkowy wynajem samochodów zastępczych z OC sprawcy. Hej widzewiacy, jako redakcja Radia Widzew chcemy wam życzyć wszystkiego widzewskiego pod nadchodzące święta oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2021 roku. Oby z awansem, trzymajcie się! No i witajcie, mamy 21 grudnia 2020 roku, do wspomnianej Wigilii jeszcze tylko i wyłącznie 3 dni. Zaczynamy poniedziałkowe premiery, a poniedziałek o godzinie 20 nie może obyć się bez audycji Archiwum. Tydzień temu jej nie było, teraz już jest. Jest ze mną również Przemek Olszowy. Witam cię serdecznie, Przemku, w ten wieczór poniedziałkowy. Cześć Marcinie, dobry wieczór, witam wszystkich. No, nie było cię ostatnio. Sprawy różnego rodzaju cię niestety zagoniły do innych czynności, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj już jesteśmy i dzisiaj będziemy tutaj mogli posłuchać o tych naszych wojażach z lat ubiegłych, o tym, co się działo oczywiście na Widzewie, z Widzewem i gdzie Widzew jeździł i co Widzew robił. Rozumiem, że zwarty i gotowy, żeby dalej poprzypominać. No dokładnie. Także znów wrócimy się ładnych parę lat do tyłu i trochę sobie powspominamy. Super, to w takim wypadku Przemku, co by nie przedłużać, ja ciebie zostawiam z naszymi słuchaczami. Ja tylko przypomnę jeszcze, że poza oczywiście playerem radia jesteśmy też na YouTubie, także zapraszamy do interakcji w razie czego, jeżeli pod koniec audycji będą jeszcze jakieś pytania od was, to pozwolę je sobie Przemkowi przeczytać, być może na nie odpowie. Ja ciebie Przemku zostawiam i słyszymy się ponownie około godziny, nie wiem, 20:55. Także cofamy się. Dzięki. Dokładnie. Cofamy się do jesieni 96, bo w ostatniej audycji właśnie o meczach jesiennych z tego roku żeśmy sobie wspominali. I zakończyliśmy na wyprawie do Rumunii na mecz Ligi Mistrzów ze Steaua Bukareszt. Wspominałem o tym, że wybrały się tam nas trzy busy, że podróż mijała nam w dosyć dobrych nastrojach do granicy. Trochę przyozdobiliśmy różnych murów na Słowacji i na Węgrzech. Natomiast na Węgrzech przypomnę, że niestety jeden z naszych busów nawalił. I to do tego stopnia, że no, poważna interwencja miejscowego mechanika musiała być. Skończyło się to niestety na tym, no przede wszystkim to był wielkim problem porozumieć się z węgierskim mechanikiem, najpierw go znaleźć, a później z nim się porozumieć, ponieważ on nie porozumiewał się ani po angielsku, ani po niemiecku, ani po rosyjsku, ani w żadnym innym jakimś wymiarze języku, który można byłoby znać. No po węgiersku niestety nam się nie udawało z nim porozumieć. No ale jakoś na migi ci chłopcy, którzy zostali tym trzecim busem, no już musieli sobie dać radę. My dwoma busami ruszyliśmy w dalszą podróż, a że jednego ze współtowarzyszy podziękowaliśmy mu na granicy polsko-słowackiej, no to mieliśmy wolne miejsce, więc jednego z chłopców z tego feralnego, zepsutego busa zabraliśmy do siebie. No i cóż, ruszyliśmy w dalszą podróż. Na Węgrzech jeszcze normalnie, dosyć spokojnie można powiedzieć. Natomiast od wjazdu do Rumunii zaczęły się dziać rzeczy niesłychane. No bo przede wszystkim nawierzchnia, no to nie przypominała tych dzisiejszych dróg. Było tam niezmiernie dziko, a że jechaliśmy przez góry, no to można powiedzieć, że nawet momentami było niebezpiecznie po tych dziurawych drogach, dodatkowo jeszcze serpentynach, gdzie z jednej strony jakieś przepaści, z drugiej strony strome góry. A pokonywaliśmy tę trasę w nocy, także tutaj jeszcze dodatkowo adrenalinę nam podwyższała na przykład fakt, że miejscowi kierowcy potrafili poruszać się w nocy po tych właśnie górskich drogach bez świateł i to ciężarówkami.
Natomiast nad ranem też zabawna sytuacja była, kiedy się przebudziliśmy i nie mogliśmy jechać dalej, ponieważ utknęliśmy w korku, o dziwo, w tych górach w korku, tak. A przyczyną tego korka był, nie wiem, jakiś spęd baranów. Jakiś miejscowy góral sobie, no jedyną w sumie dostępną mu drogą prowadził takie stado. No myślę, że więcej niż kilkuset, no chyba z kilka tysięcy tych baranów było, w związku z tym... No cóż, musieliśmy odczekać swoje. Także podróż, owszem, widoki były malownicze, natomiast było bardzo, bardzo ciężko. Natomiast, no mówię, ja już o tej stierle już kiedyś opowiadałem, ale tutaj muszę jeszcze raz przypomnieć, że już przejeżdżając przez miejscowość Ploesti, rzucił się nam w oczy no taki rzadko spotykany chyba widok, no bardzo nas zaskoczył. No miasto, jak to w tamtych czasach, no nie wyglądało najlepiej. Były oczywiście bloki jeszcze takie postkomunistyczne. Miasto niezbyt bogate, natomiast na przystanku autobusowym czekali ludzie na autobus oczywiście. No i na tym przystanku stał facet z kim? Z koniem, tak, z koniem sobie stał, także tak było wesoło. A to autostradą jakaś jechała furmanka, taki wóz praktycznie drabiniasty. No dosyć wesoło było, jak gdzieś żeśmy się zatrzymali, no to pamiętam, że jakieś takie kanapki, nie wiem, z konserwą, z pasztetem, to żeśmy lekko uchylali okno i mieliśmy amatorów na te kanapki w postaci jakichś rumuńskich dzieci. Także no niestety było tam dosyć biednie. Mówię, widoki przepiękne, niektóre sytuacje wywoływały uśmiech na naszych twarzach, no, a niektóre no, to takie trochę przykre były te obrazki. Jeszcze jedna taka sytuacja mi się przypomniała. Oczywiście alkohol w busie był, czymś trzeba było go popić. No i taka sytuacja niefortunna na zakręcie, ktoś trzymał, nie wiem, przy otwartym okniu jakąś fantę. No i ona wypadła, miał ją odkręcić, wypadła. No i jak zatrzymaliśmy się, to już się spojrzeli, już nie było sensu, można było jechać dalej, bo już jakieś miejscowe dzieci właśnie się do tej fanty dopadły. No i tak, dojechaliśmy sobie, no w sumie nie bez problemów, do tego Bukaresztu. I tak naprawdę to dojechaliśmy na ten mecz na styk, a zakładaliśmy, że my tam będziemy, jeżeli nie rano, to będziemy gdzieś w godzinach takich południowych, żeby jeszcze gdzieś tam pochodzić, zobaczyć ten Bukareszt, coś pozwiedzać. No niestety tak się stało, że dotarliśmy praktycznie na styk. Wiadomo, w tamtych czasach GPS-ów niestety nie było. Mapę też mieliśmy bardziej taką, mapę Europy, natomiast nie dysponowaliśmy mapą Bukaresztu. A że czas nas naglił, no to podjechaliśmy do jakiegoś tam miejscowego taksówkarza, żeby nam wskazał drogę. Stwierdził, żebyśmy pojechali za nim. Co się okazało, zrobiliśmy może ze dwa skręty w lewo, ze dwa w prawo i za 5 minut był stadion. Także daleko nas nie poprowadził, zainkasował od nas, pamiętam, 20 marek. No wtedy stwierdziliśmy, że być może takie są ceny. Co się okazało, później podpytywaliśmy jakiegoś miejscowego Rumuna, jak u nich jest z kosztami. Tu chodziło o marki niemieckie oczywiście, wtedy jeszcze euro nie było, a marka była taką walutą, która obok funta angielskiego i franka szwajcarskiego była najmocniejszą walutą w Europie. No i chyba taką najbardziej popularną. Poza oczywiście dolarem amerykańskim, ale jeżeli chodzi o te waluty europejskie, no to marka niemiecka tutaj właśnie w Polsce czy gdzieś na Bałkanach, no to na pewno tą walutą poza, jak wspomniałem, dolarami wszyscy się posługiwali, oprócz tych swoich rodzimych walut. I miejscowego Rumuna żeśmy podpytywali, jak to jest właśnie z taksówkami, jakie są koszty. On gdzieś mieszkał na dalekich peryferiach Bukaresztu, a miasto oczywiście dosyć rozległe. No i mówił, że taksówki są drogie i tam jakaś tam jeszcze strefa i tak dalej, no to on za taki kurs bardzo drogo musiałby zapłacić około 5 marek. No a my żeśmy za kawałeczek zapłacili 20, także na pewno taksówkarz rumuński był zadowolony. Ale to nieistotne, ważne, że żeśmy dotarli pod stadion. No niestety nie mieliśmy biletów, a tutaj już lada chwila miał się mecz rozpoczynać. I tu pojawił się
kolejny problem, ponieważ nie wiem, czy w związku z tym, że my żeśmy przyjechali już o tej godzinie, to jakieś normalne kasy były zamknięte. W każdym razie no, nie było tych biletów, kazano nam gdzieś tam się udać, gdzieś poszukać. Tak też zrobiłem z jeszcze jedną osobą. Udaliśmy się po te bilety, reszta została tam pod jednym z sektorów. No i ku naszemu zdziwieniu po prostu chyba wszelkie możliwe formacje wojskowe i policyjne były pod tym stadionem, bo zanim my żeśmy obeszli ten stadion, w zasadzie przeszli na jego drugą stronę, czyli tak jakbyśmy sobie wokół stadionu tak połowę stadionu przemierzyli, to jakaś normalna policja nas kontrolowała, później jakaś żandarmeria, później jeszcze jakieś dodatkowe specjalne oddziały. No i tak wszyscy się pytali, skąd i po co i na co, no i dobra, jak już wypytali, jak sprawdzili, no to szliśmy dalej, kilka metrów dalej, kolejna kontrola i tak chyba z 5 kontroli takich było. Jak już przeszliśmy na tą drugą stronę stadionu, pokazano nam, gdzie możemy nabyć bilety i tutaj znów nie mogliśmy uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Na takim murku siedziała sobie starowinka i uwaga, ta pani miała normalne bilety, nie jakieś podróbki, nie jakieś dodatkowo drukowane, tylko miała normalne takie szare bilety z logo Ligi Mistrzów, z tą taką piłeczką z gwiazdek. Oczywiście na wydruk, że to są bilety na mecz Stiełła Widzew z datą, godziną i tak dalej, czyli normalny bilet jeszcze z hologramem. I ta pani miała to w takim kartoniku. Nie wiem, co to mógł być za kartonik, ale wielkości kartonika na buty. I ona tak sobie siedziała z tymi biletami na murku, także to nas znowu zaskoczyło. No i tu kolejna ciekawostka. Pani nie przyjęła od nas ani marek niemieckich, ani dolarów. Pani sobie zażyczyła miejscową walutę rumuńską, no, której my żeśmy nie posiadali. Więc wkurzeni, bo mecz już się zaczął, obeszliśmy ten stadion już dookoła. Jak wróciliśmy, ku naszemu zdziwieniu, wszyscy już weszli, ktoś nas tylko poinformował, że od nas ludzie zostali wpuszczeni, zatem my również żeśmy weszli, okazało się, że taki ukłon w naszą stronę, wpuszczono nas w ogóle za free, bez żadnych biletów. Dotarło nas tam na ten mecz, na sektor, weszliśmy tam w 21 osób, bo poza tymi dwoma busami okazało się, że jeszcze jakieś jedno auto dotarło. No i to było wszystko. Później, po fakcie, żeśmy się dowiedzieli, że ten trzeci bus, ten, który zepsuł się na Węgrzech, on został naprawiony i tam ci chłopcy udali się też w dalszą podróż. Natomiast no wiadomo, no, przez tą Rumunię ciężko było przejechać. Oni już nie zdążyli. Wbili gdzieś do jakiegoś przydrożnego baru, gdzie znaleźli telewizor. Brakło im jakieś 200 kilometrów do tego Bukaresztu, także całkiem już niewiele, no ale niestety do Bukaresztu nie dotarli, tam oglądali ten mecz. No a my co? W te 21 osób, no wiadomo, no doping z naszej strony nie mógł być jakiś tam rewelacyjny, aczkolwiek no daliśmy tam znać o sobie. Stadion generalnie też nie był wypełniony, jeżeli chodzi o miejscowych kibiców. Mógł być wypełniony gdzieś w połowie. On był tak niewiele większy od stadionu Widzewa. Podobnie wyglądał jak nasz stary stadion Widzewa. Trochę te trybuny były wyższe. Sektory oczywiście w czerwonych i w niebieskich krzesełkach, czyli w barwach Stieły. Nas usadzono na takiej, można powiedzieć, głównej trybunie, bo ona była zadaszona, także na skraju tej trybuny, a tak po przeciwległej stronie za drugą bramką był młyn tych miejscowych kibiców. No, w sumie było ich dosyć sporo i nawet tam prowadzili doping, mieli jakieś flagi na kijach, jak na tamte czasy mieli bardzo fajne flagi na płocie. Żeśmy później od nich się dowiedzieli, że gdzieś je produkowali sobie we Włoszech. Ich główna ekipa to była Armata Ultra, trochę nas nazwa wtedy śmieszyła, ale tak było, takie flagi tam wisiały. Koło nas zresztą w ogóle dość sporo tych Rumunów się później pojawiło.
Jedni tam krzyczeli kolega, kolega i chcieli w ogóle jakiś szalik ewentualnie zamienić się albo najlepiej coś im dać, jakiś znaczek, no cokolwiek. Inni przychodzili z kolei, nie wiem, pokazywali jakieś tureckie szaliki, nie wiem, Galatasaray, ktoś to chyba z Besiktasu przyszedł, ktoś coś o Legii wspomniał, no taki wielki chaos tam generalnie był wokół nas, natomiast no, no my jakoś nie zamierzaliśmy się z nimi bratać ani rozmawiać o Besiktasie, tudzież o Legii, no bo cóż nas to interesowało. Mecz jak mecz, no była szansa go wygrać, niestety stało się inaczej, przegraliśmy tam 1-0, a w sumie to wszystko za sprawą tego, że trochę mieliśmy krótką ławkę rezerwowych i tam nie za bardzo było jak tam nas zmieniać, także ci nasi piłkarze po prostu no byli zmęczeni, także także przegraliśmy, niestety. A myśleliśmy, że na tej Steaua Bukaresz będzie można zdobyć nieco więcej punktów. Tak jak wspomniałem, stadion tam w połowie, może jakieś 8-9 tysięcy na tym meczu mogło być. Po meczu chwilę tam zostaliśmy jeszcze na tym stadionie, no a później właśnie jeden z tych Rumunów, z którym żeśmy się tam dowiedzieli właśnie o tych kosztach taksówki, przyszedł tam, poszedł pokazać nam Bukareszt. W zasadzie w nocy my mieliśmy, wtedy pamiętam, Wisława Szymborska Nobla zdobyła, mieliśmy podjechać do ambasady. Nawet tam był jakiś pomysł, żeby przenocować, ewentualnie, żeby jakąś herbatę wypić w tej ambasadzie, no bo wiadomo, już wieczorem po meczu to w tym Bukareszcie raczej wszystko było zamknięte. Okazało się, że pod ambasadę podjechaliśmy, tam niestety nas nie wpuszczono. Właśnie pamiętam, że była taka jakby gazetka ścienna przy ogrodzeniu tej ambasady za szybką właśnie o Wisławie Szymborskiej i o tym Noblu. Także zostawiliśmy tam kierowców, żeby sobie spali w busie, natomiast my z tym Rumunem, który się zadeklarował, że pokaże nam, a Rumun w ogóle nie wyglądał jak Rumun. Nie jak większość mieszkańców tamtego kraju, nie przypominał w ogóle Cygana. Wcale nie taki szczupły i dodatkowo blondy na niebieskich oczach chyba, bo tak żeśmy sobie go później wspominali. Bardziej wyglądał jak kibic z naszej zachodniej granicy niż kibic z kraju Drakuli. No ale cóż, no pokazał nam ten Bukareszt, trochę żeśmy tam sobie pospacerowali, trochę pomników, trochę jakichś ciekawych budynków nam pokazał. Zaprowadził nas oczywiście na plac, gdzie padły pierwsze strzały, wtedy gdy obalano rząd Czałszewsku. Także cóż, no trochę tam żeśmy sobie pozwiedzali. No i nad ranem udaliśmy się w podróż powrotną. Tutaj jeszcze dodam, że tak jak mówię, no my wszyscy w koszulkach, wszyscy w szalikach. Wspomniałem tutaj, jakie flagi po stronie rumuńskiej wisiały. No u nas też, pomimo tego, że nas 21 osób było na sektorze, to mieliśmy ze sobą kilka flag, bo tam i taka ta duża czerwono-biało-czerwona z tym czarnym napisem Widzew, i taka Hard Boys i Ultras Widzew i jeszcze coś tam było, także naprawdę oflagowani byliśmy dobrze. Te flagi na ogrodzeniu nie wisiały, ale leżały sobie tak koło nas na sektorze, także ten nasz sektor był z daleka widoczny, dobrze się prezentował i my w sumie też. Podróż powrotna tu już bez jakichś większych przygód, nam już się jakoś specjalnie nie śpieszyło, więc cóż, na pewno jakieś tam postoje na Węgrzech, na jakiś posiłek, na jakiś alkohol. Na Słowacji wiadomo to samo, piwo, becherowka i tym podobne rzeczy. No i tak wróciliśmy sobie spokojnie do Łodzi. Niestety bez punktów, no ale za to w dobrych humorach. Wiadomo, że gorsze humory mieli ci chłopcy z tego trzeciego busa. No i tak, my wróciliśmy, a rano mieliśmy wyjazd na Śląsk Wrocław. Okazało się, że tam jakieś były problemy też z autokarami, bo tam miały wyruszyć trzy autokary, jakiś jeden nie podjechał.
także pojechały dwa, ale takie nabite. Natomiast my tutaj trzy osoby, które były właśnie w tym Bukareszcie, no postanowiliśmy wybrać się też do tego Wrocławia, ale w związku z tym, że my wróciliśmy w nocy, no to żeśmy po prostu spóźnili się na te autokary, postanowiliśmy wybrać się w te trzy osoby pociągiem do Wrocławia. A jeszcze przy okazji dziennikarze z Łodzi okazało się, że podróżowali też tym pociągiem. Później jeszcze ktoś od nas dosiadł się w Sieradzu, podróż sobie upływała dość spokojnie, no aż do pewnego momentu, gdy dojechaliśmy do stacji Oleśnica. Okazało się, że w Oleśnicy stoi, nie wiem, z 15-20 osób ze Śląska, z miejscowego fanklubu, no, którzy po prostu udawali się na ten mecz Śląska z Widzewem do Wrocławia. No cóż, no, stwierdziliśmy, że nie za bardzo można ich wpuścić do pociągu, bo było ich zdecydowanie więcej niż nas, więc wiadomo, najlepszą obroną jest atak. Wypadliśmy z tego pociągu, dużo hałasu, w ruch tam jakieś śmietniki, jakieś kamienie poleciały. No i co? Efekt zaskoczenia oczywiście zadziałał, a że ktoś wybiegł, nie wiem, jednymi drzwiami z pociągu, ktoś drugimi, w związku z tym też myśleli, że nie wiadomo, ilu nas jest w tym pociągu. Akcja trwała w zasadzie chwilę. Oni faktycznie stamtąd odpalili wrotki. I tyle. Jakież było ich zdziwienie, jak zobaczyli, że później w zasadzie więcej głów z tego odjeżdżającego już pociągu w kierunku Wrocławia się nie wychyliło niż te, które wybiegły na peron. No i tacy w sumie zadowoleni wyruszyliśmy w dalszą podróż. Natomiast no, wiedzieliśmy, że może okazać się dalej, że może już tak wesoło nie być. Pamiętam, że żeśmy podróżowali z jednym takim znanym nam dziennikarzem i była jeszcze jakaś jego redakcyjna koleżanka. A redakcyjna koleżanka była strasznie w ogóle przerażona całą tą sytuacją, szczególnie tą z Oleśnicy. A w perspektywie było to, że we Wrocławiu może być dużo gorzej. W związku z tym pani za wszelką cenę usiłowała nas wyprosić z tego przydziału, no bo wiedziała, że jeżeli nie wiem, coś się zacznie w tym pociągu, no to wtedy zabiją nas i ją razem z nami. No to trochę wtedy żeśmy się z tego śmiali, natomiast później już tak nam za bardzo do śmiechu nie było, jak faktycznie pociąg zatrzymał się we Wrocławiu na psim polu. No i tam już nie było 15-20 kibiców Śląska, bo tam to już czekał taki komitet powitalny. A tak mogło być, nie wiem, 120-150 osób tego Śląska. Wsiedli do tego pociągu, no i oczywiście zaczęli szukać przedział po przedziale, czy ktoś z Łodzi jedzie tym pociągiem. Także zdawali sobie sprawę, że nie wiem, może wiedzieli, że wszyscy od nas wybierają się autokarem, a może nie wiedzieli. W każdym bądź razie no, postanowili sobie poszukać, bo to, że ich aż tyle osób znalazło się na tamtym dworcu, no to nie był przypadek. No i chodzili przedział po przedziale. Pani dziennikarka oczywiście była blada. Do naszego przedziału oczywiście ktoś zajrzał. Całe szczęście była to twarz znana mi. W związku z tym, no nie wiem, zamknął po prostu ten przedział, poszedł dalej. Ale mówię, no nie wiadomo jak to będzie dalej, jak już dojedziemy na Wrocław Główny. Tu oczywiście na siłę coś tam zarzucono na mnie, żeby nie było widać bluz Widzewa, no bo przecież w takiej trzeba było się wybrać, a jakże. No i cóż, dojeżdżamy do stacji Wrocław Główny. Dziennikarze, nie wiem, w jakiś tam sobie sposób wyszli. Te osoby od nas też gdzieś jakoś pojedynczo gdzieś zniknęły. Stwierdziłem, że ja nie będę gdzieś tam bokiem wychodził, pójdę sobie prosto. I faktycznie idąc do głównego wyjścia, stał komitet powitalny Śląska. Wszystkie te osoby, które przyjechały pociągiem, stały i patrzyły, czy ktoś z tego pociągu wysiada. Natomiast no, widząc, że idzie jedna osoba, odpuściły i tyle. Przed dworcem podjechali dziennikarze, zabrali taksówką i udaliśmy się na stadion przy Oporowskiej. Tam znów śmieszna taka sytuacja, bo to był taki mecz, kiedy miał to być pierwszy mecz bez
bez policji. Jakieś takie zmiany w przepisach wchodziły wtedy, w tym 96 roku na jesieni. Ktoś wpadł na pomysł, że na samych obiektach sportowych ma się znajdować tylko i wyłącznie jakieś tam służby ochrony, natomiast ma nie być normalnej policji na stadionie, tylko sama wynajęta ochrona. No i gdzieś ci niektórzy nasi znajomi z tego pociągu gdzieś poginęli, dziennikarze poszli oczywiście na swoje stanowiska. Ja z koleżanką usiedliśmy sobie na sektorze przyjezdnych w ilości właśnie nas dwóch. I nagle ni stąd, ni zowąd wpada jeszcze z taką dosyć dużą kamerą miejscowy dziennikarz z Wrocławia, z jakimś tam drugim, że oni wywiad będą przeprowadzać. No my stwierdziliśmy, że nie będzie żadnego wywiadu, no bo tutaj w ogóle nie ma o czym gadać. No ale że on tylko zada jedno pytanie. No i zadał kretyńskie pytanie. Właśnie dotyczyło to tego, że nie będzie już obstawy policji, będzie tylko ochrona. Nie wiem po co temu dziennikarzowi wtedy było drążenie tego tematu. W każdym bądź razie pytanie jego dotyczyło tego, co zrobimy, jak zaatakuje nas Śląsk. No, pomyślmy sobie, że dzisiaj przychodzi dziennikarz i zadaje pytanie komuś w sektorze przyjezdnych, co zrobicie, jak was miejscowi zaatakują. No, trochę chore. W związku z tym na głupie pytanie, głupia odpowiedź. Odpowiedziałem, że no, nie zdążą nas zaatakować, ponieważ my zaatakujemy ich pierwsi. No i facet chyba zobaczył, że stwierdził, że za bardzo sobie rzeczywiście nie pogadamy. Zwinął tą kamerę i w końcu się ukręcił. Tuż przed rozpoczęciem meczu dotarły te nasze dwa nabite autokary, co wyraźnie nam poprawiło humor, aczkolwiek w dalszym ciągu nie pojawiły się te osoby, które z nami w tym pociągu jechały. Tam jeden z kolegów, który wyruszył tutaj z nami z Łodzi i jeden z kolegów, który wsiadał w Sieradzu. Jakoś, nie wiem, jakoś mi to umknęło, ale wiem, że żeśmy się zastanawiali, gdzie oni się podzieli i oni jakby się już, nie wiem, nie zjawili. Może ten jeden gdzieś później dotarł, ale ten jeden to na pewno nie był w ogóle na tym meczu. I to nas też zastanawiało. No i jak przyjechały te autokary, tam jeszcze jakieś tam auta też dojechały. No w sumie się zebrało jakieś, nie wiem, 120-130 osób. Czuć było, że atmosfera dosyć taka gęsta. Zresztą ochrona tam jakieś problemy robiła ze wniesieniem flagu. Ile dobrze kojarzę, to chyba te nasze flagi nie weszły w ogóle na ten mecz. Też jakaś skrupulatna ochrona była. Natomiast no, u nas towarzystwo już zaczęło się rozglądać w trakcie meczu za wszystkim, co tam da się wziąć w rękę. Z tego względu, no, że widać było, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Śląsk zaatakuje. No i tak się stało. No, w pewnym momencie z dobre 250-300 osób ruszyło w naszym kierunku. Część gdzieś tam po bieżni, część po łuku stadionu, bo tam na Oporowskiej ten stadion jeszcze kiedyś właśnie sektor przyjezdnych był na łuku. Także zanim go przebudowano, no do takiego totalnego zwarcia w zasadzie tam nie doszło. Natomiast zanim może nie tyle, że dobiegli, to zbliżyli się gdzieś tam do nas, no to dużo różnych przedmiotów leciało w naszym kierunku, począwszy od jakichś, nie wiem, kawałków drewna, nie wiem skąd, zresztą chyba jeszcze na sektorze Śląska to ławki jeszcze chyba wtedy były. No na pewno kamienie, jakieś kulki od łożysk. Z naszej strony gdzieś, nie wiem, jakaś taka stara toaleta gdzieś była, więc też była rozmontowana i deski też posłużyły jako broń. No wszystko, co tam dało się rozmontować, było rozmontowane. Natomiast wtedy faktycznie jak spod ziemi wyrosła ta policja, bo ochrona to w ogóle jakoś była niezauważalna podczas całego tego zajścia. No pewnie grubo by było, bo jedna i druga strona no, była zainteresowana jakimś tam wymianą uprzejmości z bliska. Natomiast no, wiadomo było, że no, na terenie wroga i przy tak dużej ilości liczebnej, no, to mogłoby się to skończyć raczej kiepsko. Natomiast no, policja oczywiście, jak już się pojawiła na stadionie, no, to już nie przebierała w środkach.
Nas tam jakoś spacyfikowano, jakoś tam w miarę. Tam poszło może parę pałek, a potem nas gdzieś odgrodzili. Natomiast z tym Śląskiem tam troszeczkę grubiej zaczęli sobie szarżować. To spowodowało to, że większość osób nawet ze Śląska, która nie brała w tym wszystkim udziału, też się trochę wkurzyła i oczywiście stanęli po stronie swoich kolegów. Zatem ta grupa no, zdecydowanie się powiększyła. Policja sobie tam nie dawała rady, w związku z tym wjechały armatki wodne. No jak już wjechały armatki wodne, które polewały wszystkich równo jak popadło, jakieś osoby tam z dziećmi przecież też dalej siedziały, osoby młodsze, starsze, no różne. No to w tym momencie tam już cała trybuna się wkurzyła i tam już do grubych zamieszek doszło. Natomiast no policja wtedy nie przebierała w środkach, bo całe te wszystkie awantury przeniosły się jeszcze nawet już później po skończonym meczu za stadion. No i tych kibiców Śląska, których tam łapali, no to niestety, ale tam mocno ich ta policja oprawiała. A wtedy już były takie sytuacje, że dziennikarze robiący zdjęcia też byli wyłapywani. Były im wyciągane wtedy jeszcze nie karty pamięci, a klisze z aparatu, tak żeby nie było jakichś śladów, co ta policja wtedy wyprawiała z tymi kibicami. Natomiast no, na tym całym zamieszaniu oczywiście my żeśmy skorzystali, bo trafiły się dwie flagi Śląska, jakieś takie fanklubowe. Po tam, nie wiem, chyba sezonie czy dwóch stwierdziliśmy, że im oddamy, no bo to nie było w jakiejś tam honorowej walce, tylko tak przy okazji, no w sumie na ich terenie, na ich stadionie nie przypilnowali, ale wtedy jakoś wszystko było tak trochę bardziej honorowo, w związku z tym zapadła decyzja, żeby im te flagi oddać. Jak przyjechali tutaj na mecz do Łodzi, to te flagi zostały im przyniesione tam do sektora przyjezdnych u nas i zwrócone. Droga powrotna już później po tym meczu to już w zasadzie nic tutaj ciekawego się nie działo. No my już oczywiście wróciliśmy ze wszystkimi autokarami. Z ciekawostek jeszcze tego samego dnia grał Lech Poznań w Warszawie na Legii. No i te osoby, które od nas się nie wybrały, akurat przypadkiem były w Skierniewicach i przypadkiem im w ręce wpadła flaga poznańskiego Lecha. Także dosyć ciekawy był to tydzień, tutaj ten Bukareszt, bo to Bukareszt był 16 października, a 19 był mecz ze Śląskiem Wrocław i dużo się działo. Później już tak może nie było tak dużo, ale też trzeba przyznać, że coś się tam działo. Kolejny mecz był u nas, graliśmy. Ja jeszcze tylko przypomnę, że ten mecz we Wrocławiu wygraliśmy 2-0. Dębiński i Michalski strzelili tam bramki. Natomiast cóż, kolejne spotkanie, no to był mecz domowy, to już mecz u nas. Podejmowaliśmy u siebie 22 października Górnika Zabrze. Górnik tutaj do nas dotarł w jakieś około, nie wiem, 50 osób. Że oni byli podzieleni na takie dwie grupy. Ze 30 osób podróżowało pociągiem, a ta reszta przyjechała autami. Ci, którzy przyjechali autami, no to jakoś sobie tak bez problemu tutaj dotarli. Natomiast ta grupa pociągowa, no małe kuku im się przytrafiło w Koluszkach, do tego stopnia, że tam kilka osób no, musiało skorzystać z porady lekarskiej. No później dotarli oczywiście też do Łodzi. Tu już w Łodzi w zasadzie na meczu już w zasadzie nic się nie stało. Ja tylko nic się nie działo ciekawego. Natomiast no, dodam, że wtedy po tych wydarzeniach w Koluszkach no to trafiła się flaga Górnika. Także przeszła sobie na naszą rzecz.
Mecz, sam mecz cieszył się takim dosyć średnim zainteresowaniem, bo mogło być wtedy może ze 3,5-4 tysiące ludzi. Doping dobry, wszyscy oczywiście w dobrych humorach, no bo po pierwsze wszyscy wiedzieli, co wydarzyło się w Koluszkach, po drugie ta flaga również dodawała wszystkim uśmiechu na twarzach, a po trzecie nasi piłkarze też oczywiście się spisali. Mecz z Górnikiem wygraliśmy wtedy 3-0. Bramki strzelił Citko, Dębiński oraz Sławek Majak. Także w tym październiku było całkiem fajnie, można powiedzieć. Drogę powrotną już kibice z Zabrza mieli raczej spokojną. Tutaj się nic nie działo. I tu w odstępie kilku dni gościliśmy kolejną ekipę z Górnego Śląska, bo to ten mecz był 22 października, a 26 października przyjechał do nas wtedy GKS Katowice. I tutaj po można powiedzieć, takich kilku latach chudszych u nich, znaczy no, tutaj też nie można powiedzieć, że to były jakieś lepsze czasy. No w każdym bądź razie no, pojawili się w dosyć lepszej liczbie i lepiej się prezentowali niż Górnicy z Zabrza. Do tej Gieksy przyjechało tutaj około 100 osób. Przed meczem nic się nie działo. W trakcie meczu, owszem, doszło tam do jakiejś próby wjazdu do nich na sektor, ale oczywiście niestety nie udało się nic zrobić. Służby porządkowe wraz z policją oczywiście przeszkodziły w tego typu wydarzeniach. Także tutaj już nic z takich pozabojskowych wydarzeń nie miało miejsca. W drogę powrotną też udali się jakoś w miarę spokojnie. Nic się nie działo. Natomiast cóż, na tym meczu już było trochę więcej osób, bo może jakieś 5 tysięcy. Doping też dobry z naszej strony. Co ciekawe, GKS ten w sile 100 osób również był widoczny. Też praktycznie przez cały mecz wtedy dopingowali. No i to o tyle ciekawe, bo dosyć wysoko przegrali. My wygraliśmy tam aż 4-0 w tym meczu. Daniel Bogusz strzelił bramkę, Andrzej Michalczuk, do tego jeszcze dołożył Sławek Majak i Radek Michalski, także wysokie zwycięstwo. Kolejne punkty żeśmy sobie tutaj dołożyli. I cóż dalej? Dalej kolejny mecz to mieliśmy wtedy znów Ligę Mistrzów na Widzewie. Bo wtedy mieliśmy mecz rewanżowy ze Stiełą Bukareszt. No ten mecz już nie cieszył się tak dużą oglądalnością jak ten mecz z Borussią Dortmund czy też z Atletico Madryt. No, bo na ten mecz ze Stiełą Bukareszt, to było 30 października, no to przyszło, nie wiem, jakieś 8-9 tysięcy ludzi. No owszem, dużo, ale mogłoby być więcej. Nasi zawodnicy oczywiście wystąpili w tradycyjnych strojach z napisem Bakoma. Wszyscy oczywiście dobrze je pamiętają. Wtedy akurat w tym meczu graliśmy na biało. Stiała grała w takich niebieskich strojach z czerwonymi wstawkami. Ze Stiały tutaj pojawiło się kilka osób, bodajże 5 osób. Nawet mieli jakąś małą flagę właśnie tej swojej ekipy Armata Ultra. Z tego co kojarzę, to oni gdzieś tam trochę nią pomachali, trochę podtrzymali, bo ona raczej nigdzie nie wisiała. Oni jakoś tak w ogóle między naszymi kibicami gdzieś tak siedzieli sobie trochę z boku. Ale nikt ich tam specjalnie się nie czepiał do nich. Także zobaczyli sobie ten mecz i tyle. Mecz zakończył się naszym zwycięstwem, także to były takie pierwsze 3 punkty zdobyte podczas potyczek tych w ramach grupowych rozgrywek Ligi Mistrzów. Widzew wygrał wtedy 2-0. Bramkę strzelił Majak, Sławek Majak oraz jeszcze jedną dołożył Rysiu Czerwiec. Tam jeszcze była taka sytuacja,
że jakaś druga piłka się pojawiła w ogóle na moment. A tak poza tym to chyba nic więcej z tego spotkania już nie utkwiło nam tutaj, przynajmniej mnie, w pamięci. Kolejny mecz, jaki graliśmy. My tam jeszcze mieliśmy taki mecz kadry. Jeszcze był mecz z Mołdawią. Co ciekawe, to był mecz na GKS-ie Katowice, jakoś gdzieś też tak na jesieni, jak sobie dobrze przypominam. I na ten mecz postanowiliśmy wtedy faktycznie się wybrać w jakąś taką większą ilością. Ale też jakieś tam problemy były z autokarem. Ostatecznie skończyło się na tym, że pojechał jeden jakiś nabity autokar, plus później jakieś auta, ktoś z jakichś jeszcze fanklubów gdzieś tam docierał. Uzbierało się nas może, nie wiem, 70, może 75 osób. Główną tą całą ekipę stanowił ten autokar właśnie. No na tym meczu tam różne ekipy się pojawiły, bo szczególnie te ekipy z Górnego Śląska tam były. Wiadomo, że poza GKS-em Katowice, no to tam się też pojawił oczywiście i Ruch, i Górnik Zabrze. No, była też Legia, był ktoś z Lechii Gdańsk wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o triadę, tam Lecha, Arka Krakowia, no to oni właśnie się tam na tym meczu nie pojawili. Natomiast tutaj miał być jakiś taki pakt niby o nieagresji poza tą triadą. Rzecz jasna, wszyscy czekali, aż triada się pojawi, natomiast no, nie doczekali się. Co ciekawe, policja wraz z ochroną i z organizatorami strasznie się zamotała, bo jak przychodziło co do czego, tam jeszcze przed meczem w ogóle policja była zdziwiona, no bo my tam żeśmy rozmawiali z jakimiś ludźmi z innych klubów też. Ktoś rozmawiał z kimś ze Stomilu, ktoś z kimś tam rozmawiał z Legii, ktoś pewnie z jakimiś tam miejscowymi, można powiedzieć, górnoślązakami z różnych klubów. No i ta policja tak starała się wszystkich jakoś oddzielać. Natomiast później odwalili niezły numer, bo okazało się, że wpuścili nas na sektor. No my żeśmy weszli, a chwilę po nas okazało się, że wpuścili tam ŁKS z GKS-em Tychy. Chyba Górnik Wałbrzych jeszcze też z nimi był. No i sytuacja, tak zobaczyliśmy, że mecz już nas przestał za bardzo interesować. Trzeba było się skupić na tym, co z drugiej strony, tym bardziej, że my byliśmy na dole, a tamci byli na górze. A z tym GKS-em Tychy, z tym Wałbrzychem, no to ich tak było ze 400 osób. Także no, różnica była dosyć duża. I tutaj różnie to mogłoby być, gdyby wszyscy, mówiąc kolokwialnie, hulnęli na nas z góry. No, skończyło się na jakichś tam paru utarczkach. Oczywiście doszło do jakichś tam przepychanek, doszło do jakiejś tam krótkiej wymiany ciosów. To wszystko się oczywiście zaangażowało policję, tłukąc wszystkich na lewo i prawo. No i później jakoś tam było spokojniej. Do dalszych konfrontacji nie doszło, mimo różnego tam odgrażania się. Także jakoś spokojnie z tego wyjazdu, żeśmy sobie wracali. Natomiast wracając do takich rozgrywek ligowych, to po tych meczach, które rozgrywaliśmy tutaj u nas z Górnikiem Zabrze i z GKS-em Katowice, czekał nas wyjazd na Amikę Wronki. To było na początku listopada 3. I tu spodziewaliśmy się tego, że Lech może gdzieś tam się nam pojawić, z tego względu, że po tym meczu właśnie Legii z Lechem trafiła się jedna flaga, a przy okazji jeszcze jeden z naszych fanklubów gdzieś tam sobie trafił kolejną flagę w niedługim odstępie czasowym. I tutaj do tych Wronek wybraliśmy się w sumie niezbyt jakąś tam bardzo liczebną grupą, bo w sumie tam wybraliśmy się autokarem plus jeszcze jakieś tam dodatkowo osoby autami dotarły, w sumie może ze 100 osób było. No
dwa dzień wcześniej jakieś sytuacje też jeszcze działy się na mieście, bo Lech grał wtedy na UKS-ie, także także tutaj z naszej strony młodzież starała się być dosyć aktywna. A tak naprawdę w tych warunkach w sumie się nic nie wydarzyło, poza tym, że wtedy chyba jacyś pierwsi ultrasi, tak można to nazwać, w cudzysłowie, amiki się pojawili, gdzieś coś tam zaczynali coś śpiewać na tym meczu, ale to jakaś taka garstka była, nie wiem, może ze 20, może ze 30 osób. U nas jakiś śpiew, przy okazji zabawa, wrzucanie świec dymnych na boisko. I to tyle chyba. Tutaj jak sobie tak przypomnę, to chyba ten mecz kadry, ta Mołdawia była właśnie po tym meczu naszym we Wronkach. No ale tak mówię, jakoś to w listopadzie było. No i cóż, dużo więcej. No po tej Anice powrót spokojny, tak jak powiedziałem, nas około 100 osób. Mecz wygrany, bramkę strzelił Rysiu Czerwiec, strzelił drugą Wojtala. Wygraliśmy tam 2-1 na meczu, nie wiem, z 3,5-4 tysiące osób, co jak na ten obieg we Wronkach, bardzo taki kameralny. No to prawie się wypełnił ten obieg, jak z tego co kojarzę. Następnie zanim jeszcze mieliśmy tutaj jakieś pucharowe, w sensie Liga Mistrzów, tudzież ligowe zmagania, no to znów graliśmy mecz o Puchar Polski i tutaj naszym przeciwnikiem był Raków Częstochowa. Mecz ten rozgrywany był u nas, to było 13 listopada. Mecz zakończył się wysokim naszym zwycięstwem. Dwie bramki strzelił Jacek Dębiński, dodatkowo jeszcze bramkę strzelił Majak, strzelił Bajor, strzelił Marek Citko. Także dosyć wysoko żeśmy wygrali, no i żeśmy oczywiście awansowali do kolejnej fazy tych rozgrywek, chociaż do przerwy było tylko 2-1. Ale później jeszcze trzy bramki właśnie w drugiej połowie padły. Właśnie Bajor, Dębiński, Citko strzelili jeszcze trzy bramki. Na tym meczu ludzi było niewiele, bo tam może było ze 2,5 tysiąca, także trybuny można powiedzieć, że świeciły pustkami. Rakowa przyjechało tutaj może z 50 osób. Ciśnienie im zostało podniesione tym, że nasz fanklub ten Częstochowy przywiózł jakieś dwie flagi Rakowa, które tutaj cały czas, cały mecz wisiały do góry kołami. Także dodawało to takiego dodatkowego smaczku i ciśnienie w sektorze przyjezdnych oczywiście było podniesione. Po tym meczu pucharowym czas było wrócić oczywiście do ligowej rzeczywistości, a kolejny przeciwnik to już był, że tak powiem, nie byle jaki przeciwnik, bo tutaj graliśmy ligowy klasyk. Podejmowaliśmy u siebie Legię Warszawa 16 listopada. No wiadomo, jak przy okazji tego typu meczów, no to tutaj z jednej i z drugiej strony przygotowania tej Legii faktycznie dosyć dużo u nas się pojawiło, bo siedzieli na niciarce. No zajęli sporo tej niciarki, więcej niż sektor przyjezdny, który tam się znajdował. Przyjechało ich dobre jakieś 2-2,5 tysiąca. Doping, wiadomo, jak to Legia, oni mieli całkiem dobry. No po naszej stronie oczywiście też bilety wyprzedały się praktycznie wszystkie, komplet. Chociaż oczywiście wtedy to podano chyba z jakieś 16-17 tysięcy, ale myślę, że poza tymi takimi strefami buforowymi to raczej stadion się wypełnił. Z takich ciekawostek, opraw wtedy jakichś specjalnych to nie kojarzę, natomiast racowiska były po jednej i po drugiej stronie. U nas na pewno jakieś tam flagi na kijach się pojawiły, ale ze strony Legii było racowisko. Nie wiem, ze 20-30 lat później wylądowało w ogóle u nas na murawie, mecz przerwany. Z naszej strony później też
podobna ilość rac odpalona, no tylko że z naszej strony one oczywiście na murawę nie poleciały, także już kolejny raz przerywany nie musiał być mecz. Tak jak to teraz by zapewne było, wtedy jak były racje na trybunach, to nikt spotkań nie przerywał. Cóż więcej o tym meczu? No, w zasadzie nic wielkiego się nie wydarzyło, bo takiej ilości były policji, że nic się nie wydarzyło. No, dobry doping i po jednej, i po drugiej stronie. Wiadomo, że po naszej stronie lepszy, no bo to nasz doping, to po pierwsze, a po drugie dlatego, że nas było zdecydowanie więcej. Wiadomo, mecz rozgrywaliśmy u siebie. Dodatkowo na tym meczu ta flaga skrojona Lecha sobie wisiała z tego co kojarzę. No i cóż, a jeżeli chodzi o sam mecz, no to wygraliśmy, tak? To były jeszcze czasy, kiedy żeśmy normalnie wygrywali z Legią. Bramkę strzelił Jacek Dębiński pod koniec meczu. Także tu była dodatkowe powody do radości. A jeszcze teraz mi się przypomniała jedna rzecz, że tuż przed tym meczem z Legią, nie zaraz, mecz z Legią był 16, a zaraz po meczu z Legią rozgrywaliśmy kolejny dosyć interesujący mecz. No dzisiaj to byłby bardzo interesujący mecz, bo to był mecz z Borussią Dortmund. Tutaj komplet oczywiście na trybunach. Mecz zakończył się wynikiem 2-2. Dwie bramki strzelił Dębiński i to w sumie już na początku meczu. Owszem, bramkę żeśmy na początku stracili, ale zaraz spadłaby wyrównująca bramka właśnie Dębińskiego i 5 minut później strzelił drugą. I większość meczu prowadziliśmy 2-1. Niestety mecz zakończył się remisem. Znaczy niestety, no to i tak był jedyny punkt, który był wyrwany w tamtych rozgrywkach Borussii Dortmund. A przypomnijmy, że Borussia Dortmund wygrała wtedy tamtą edycję Ligi Mistrzów. Z wydarzeń takich pozabojskowych, no to cóż, niektórzy Niemcy tutaj przyjeżdżali już dzień wcześniej, inni no dość licznie zjawili się w dniu meczu. W zasadzie no to oni jacyś byli tacy spokojni, no od nas niektóre osoby nie wiedzieć czemu chciały się wymieniać z nimi na szaliki, no inni te szaliki sobie zdobywali w znany nam już sposób dobrze. Natomiast jakoś specjalnie ta Borussia nie była gdzieś tam ganiana, można ich było zauważyć też na Piotrkowskiej w różnych pubach. Ale była też taka jedna grupka, której coś się tam Polska nie podobała i Widzew nie podobał, no i skończyło się to dla nich słabo, dla niektórych bardzo słabo, inni musieli salwować się ucieczką. Potem to skutkowało tym, że już tacy zwykli kibice Borussii też byli pozbawiani barw. Część z tych kibiców w ogóle była zdziwiona taką sytuacją. W związku z tym do polskich policjantów podchodzili na skargę, że właśnie ktoś im zabrał szalik czy jakąś koszulkę. Przyjechało tych Niemców tutaj sporo, bo siedzieli też za bramką właśnie w sektorze ówczesnym przyjezdnych. Około 800 osób ich było. Prowadzili też jakiś doping, natomiast no tutaj na stadionie był nadkomplet w sumie. Bardzo dobry doping. Jakieś balony wtedy też były. Kilka flag na kijach. No pirotechniki wiadomo, że skoro był to mecz Ligi Mistrzów, no to być nie mogło. No i cóż, no i to tyle. No i pojechali sobie Niemcy do domu. Patrzę sobie tutaj teraz na zegarek, także czas powolutku już dobiega końca. Także jesieni znów nie skończyliśmy. Skończymy to następnym razem. I to tyle. Także oddaję Marcinie głos.
Tak, oczywiście. Dzięki Przemek za to, że przypominałeś. No dużo tych rzeczy się działo na arenie widzewskiej w tym roku 96. Wiele wspomnień, wiele informacji. Ja naprawdę cały czas, z każdą audycją jak Ciebie słucham, to Cię po prostu podziwiam, jak Ty masz taką niesamowitą pamięć, że po prostu pamiętasz aż tak duże szczegóły. Nie wiem, czy nie myślałeś kiedyś, żeby jakąś, nie wiem, kronikę spisać tych właśnie wyjazdów Wszystko, Widzewa i na wszystko spotkań przyjdzie Widzewa? czas. Tak, to już później usiądziesz jak taki skrywa, rozumiem, taka długa broda, biała i tak dalej, i będziesz spisywał tak naprawdę to, co się wydarzyło na Widzewie. Dokładnie. Ale tak jak mówię, nie, ja jestem naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem twojej pamięci i tego, jak pamiętasz, mówię, z jakimi szczegółami. Ja swego czasu, jak była jedna z audycji, to nawet gdzieś tam mówił numer linii autobusów nie w swoim mieście i jechał z jakiego osiedla na jakie osiedle i to po prostu było też niewiarygodne. Ale wiesz co, tak sobie przysłuchiwałem szczególnie tej końcówce i tam mówiłeś o tym meczu z Borussią Dortmund. Ja to mam takie od razu jedno pytanie, mi się mocno nasunęło. Właśnie styl kibicowania, czy Borussia przyjechała do nas, do Polski jako taki kolokwializm, może i w cudzysłowie to już jako dziki kraj, bo nie wiedzieli czego się spodziewać, czy oni mimo wszystko jednak jadąc na Widzew, no myśleli, że to będzie takie spotkanie jak to wiadomo w Bundeslidze, że a przyjaźni kibice, wymieszamy się i tak dalej. Znaczy to różni byli ludzie, bo jedni pewnie byli przestrzegani przed tym, co tutaj może ich spotkać, bo nie oszukujmy się, część od nas faktycznie sobie na tych Niemców polowała. I szczerze mówiąc, wtedy to ludzie mieli w nosie, czy to jest jakiś gość z ekipy, czy zwykły jakiś turysta z Niemiec. Ważne, że miał obcy szalik, w związku z tym trzeba było go tych barw pozbawić. Natomiast no, część wiedziała, czego tutaj może się spodziewać. Wiedziała, że tu będzie dobry doping, a przy okazji, że trzeba uważać. No, specjalnie jakiejś grupy chuligańskiej my żeśmy tutaj nie widzieli, ale no tak jak wspomniałem, no, nie wiem, czy to była jakaś grupa chuligańska, czy po prostu za dużo jakiegoś alkoholu było. No była w każdym razie jakaś grupka, która no, niezbyt pochlebnie wyrażała się zarówno o naszym kraju, jak i o naszym klubie, no i za to zostali skarceni. No. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, Przemek, w takim wypadku będziemy już powolutku kończyć. Ja tylko jedno pytanie, już Dobrze. ciebie mam od razu tutaj na linii, wiadomo. Powiedz mi i słuchaczom, którzy słuchają, czy jest szansa, że będziemy się słyszeć w archiwum za tydzień, bo wiemy, jaki teraz mamy okres i tak, żebyśmy też od razu mogli coś No powiedzieć. myślę, że tak, że spróbujemy się słyszeć tego 28. Tak wracając właśnie do tej długiej białej brody, no to też życzę wszystkim bogatego Mikołaja, a tak w ogóle no to życzę zdrowych i spokojnych świąt. No i co, no życzenia noworoczne w takim razie to Pewnie za już tydzień. w przyszłym tygodniu, natomiast wiadomo czego sobie tutaj wszyscy życzymy, no powrotu na stadiony. Dokładnie tak. Dobrze. Dzięki Przemku w takim wypadku, że byłeś z nami. Fajnie cię było usłyszeć. Do usłyszenia ponownie za tydzień. Ja również dziękuję, jeszcze raz wesołych świąt i pozdrawiam wszystkich. Cześć. Cześć. Był z nami Przemek Olszowy. Standardowo opowiedział nam o historii z roku 96. No długo przechodzimy przez to jesień 96. Będziemy czekać za chwileczkę na drugie Mistrzostwo Polski. Ja natomiast na chwileczkę się z wami wyłączam i dosłownie za momencik, bo za 3 minuty łączymy się już na audycję Pierwsza Liga Mistrzów. Moim gościem będzie Szymon Jańczyk z portalu weszło.com i podsumujemy sobie rozgrywki pierwszej ligi w sezonie 2020-2021. Dokładniej rzecz biorąc, runda jesienna aktualnego sezonu. Teraz zostawiam Was z dwoma dżinglami, krótką przerwą i ponownie wracamy o godzinie 9. Nie odchodźcie z czatu YouTube'a, nie odchodźcie z playera. Czekajcie, audycją niedługo ruszamy. Hej! Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Hej widzewiacy, jako redakcja Radia Widzew chcemy Wam życzyć wszystkiego widzewskiego pod nadchodzące święta oraz samych sukcesów w nadchodzącym 2021 roku. Oby z awansem, trzymajcie się!